Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w 16 odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Tak mi się wydaje, że to już 16 odcinek, albo 15. Pomogą mi zapisy, 16 odcinek. Moi drodzy, no idziemy dzisiaj na tych leśnych ludzi, których ostatnio przez przypadek nazwałam orkami. A chodziło mi oczywiście o ogry. Rzecz, którą na pewno chciałabym zobaczyć, to jest kwestia otwierania zamków. Wymaga 180 many, czyli tak jak mi się wydawało, nie mogę tego zwoju używać do otwierania kufrów. Co ta gra tak zacina? Proszę się uspokoić. I tutaj by mi wypadało... Gdyby tak Kabir chciał sobie wyjść na dwór, to bym się bardzo ucieszyła. Bo to będzie dosyć ryzykowna sprawa, jeżeli ja teraz będę chciała to robić. Chociaż i tak przyszłam tutaj się przekimać. Co ty robisz? Nie wiem, chyba idziesz z powrotem na miejsce. Do rana. I dobra, możemy iść. Jak wygląda nasz dziennik, jeżeli chodzi o Trellis? Zbiegły alchemik Avogadro, zabij ogry, zorientuj się, co jest nie tak z farmą na zachodzie. No, zebraliśmy te zadania. Ja troszeczkę spieprzyłam sprawę, bo chciałam robić zadania, wiecie, tak, że biorę zadanie i je wykonuję. I prawda jest... O Jezu, zapomniałam, przepraszam. I prawda jest taka, że troszeczkę mi to nie wyszło tak, jak chciałam, bo mimo wszystko zapomniałam tutaj trochę, kto nam daje jakie zadanie i to mnie troszeczkę zgubiło. I myślę, że zaczniemy najpierw od kwestii Avogadro, bo to było zadanie, które dostaliśmy... Można powiedzieć pierwsze. I w sumie przypomniało mi się, że tutaj też ciężka skrzynia będzie dla nas. Także może być tak, że uda się nawet dwie dzisiaj zgarnąć. Ale to się okaże dopiero później. Tak więc, żeby wykonać jedno zadanie, to musimy wykonać kolejne. I tak w kółko. Widzę, że dzisiaj będzie troszeczkę przycinek. No w sumie nie odpalałam Gothica. Czy ja wczoraj... Wczoraj odpalałam grę. To ja nie wiem, o co chodzi. Nie, proszę. Nie rób mi krzywdy. To nie byłem ja. Tak mówisz? Zaraz, co ty kombinujesz? Gadaj. Nic. Jestem tylko prostym rolnikiem wykonującym swoją pracę. Wierz mi. Na pewno. Nie jesteś farmerem, jesteś zbiegłym alchemikiem. Pracowałeś dla orków w Trellis. Proszę, nie wydawaj mnie. Oddam ci całe swoje złoto, ale nie mów nikomu, że tu się ukrywam. Dobra? A czemu w ogóle uciekłeś z Trellis? Wiesz, jak traktują cię orkowie, jeśli nie jesteś wojownikiem? Wszyscy cię w kółko popychają i poniżają. Miałem już tego dość. Wspomniałeś coś o złocie? Dam ci 150 złotych monet, jeśli zostawisz mnie w spokoju. To wszystko, co mam. No ja bym jednak wolała, żebyś wrócił do Trellis. Wrócisz do Trellis, albo cię tam zaciągnę. Jesteś wstrętnym łowcą nagród. Dobrze. Wrócę, ale lepiej się upewnij, że dotrę tam w jednym kawałku, świnio. Dobra, świnio, to chodź. Oj, zapomniałam sobie znowu włączyć F5. Okej, teraz już jest wszystko dobrze. No to Avogadro, chodź, kolego mój. Kwestią tej farmy zajmiemy się też jeszcze chwilę później. Najpierw chciałabym mieć pewność, że te zadania, które chciałam, to udało mi się zdobyć. I w sumie doszło do mnie, że tu są... Że tu jest naprawdę dużo ciężkich skrzyń, bo aż trzy. Jakby się udało wszystkie dzisiaj zdobyć, to byłoby naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle. Musimy uderzyć tam. Zawsze tu. Ale ty dziwną drogą biegasz, gościu. O, tamten wyszedł na dwór. W ogóle nie powinno nas tu być. Jestem tu. Zadowolony? Przeżyjesz. Potrzebuję mikstur leczniczych. Więc to tak. Teraz mam jeszcze dla ciebie pracować. Po to tu jesteś. Moje
Masz tu kilka mikstur lepszych. Pokaż mi swoje towary. Dobra, dzięki. Mi się wydaje, że ja nie czytałam tych pulpitów, ale ja mam teraz inne zmartwienia, bo bardzo bym chciała tą ciężką skrzynię tutaj zgarnąć. Kabir, weź się tutaj. Ty mnie nie widzisz teraz stąd. Mam sen? Czy nie mam snu? No nie mówcie. Czy tam teraz sprzedawał dziś sen? Ja naprawdę miałam tylko jeden sen? A, tu już wszedłeś do środka. Czy to tylko chwilowe? Chwilowe, dobra. A czy ty też sprzedajesz czary? Mi się wydaje, że niekoniecznie, ale się upewnię. Nie. No to niestety musimy poczekać. Sprawdzimy jeszcze pulpity. Tu jest napisane coś o alchemii. No właśnie, wydawało mi się, że tego nie czytałam. Ale niektórzy spośród koczowników nie podążyli za Inosem. I lud koczowników podzielił się na dwie części. Ci, którzy podążyli za Inosem, wznieśli wspaniałe świątynie i stali się ludem Warantu, a berło zostało symbolem ich władzy. Okej, kolejny mamy i tutaj chyba nic nie będzie. Nieciekawe. Dokładnie, jakbym wiedziała. Niestety nie mam snu, więc niewiele jestem w stanie tam zrobić. Dobra, te ogry mnie troszeczkę stresują, to nie powiem, że nie, bo stresują mnie i to bardzo. Ja strasznie nie lubię tych ogrów ogarniać. To jest jedna dla mnie z gorszych rzeczy. Szczególnie, że one często atakują w grupie. No. I wyłażą. Możesz się przestać ruszać? Ojej. Ała, wiedziałam, że dostanę przez łeb. Dobra, robimy odwrót. A ty byś mi pomógł, wiesz? Wow, skąd ja mam nagle tyle mikstur leczniczych? Nie wiem. O, wiedziałam. Tylko tam jest gorzej, bo tam potem są aż trzy. Oj. Dobra, dobra, chodź, chodź. F5. Jeszcze jedna z tych wrednych bestii. Ejdź. może ja to przemilczę. No, na tym etapie się bić z ogrami to trochę słabo. Te bestie. Oj, ja zapomniałam, że to już... A, okej, bo wy będziecie... Czemu ty masz nagle full HP? Nie umawiałam się na takie coś. Dobra. Tylko ja chcę... Uff, udało się. Chciałam powiedzieć, że ja chcę expa i wyszło. Zaraz będzie tylko gorzej. O, proszę bardzo. A co my tutaj mamy? Szczawik. Tam są trzy w środku. Wiecie co? Bo ja mam tutaj teleport. Ja bym chyba chciała sobie ulepszyć walkę bronią.
bo mamy punkty, ja chwilowo nic z nimi za bardzo chyba nie zrobię. Do Montery się udajmy. Do Marika. No bo ja do Trellis mam teleport. A chciałabym tutaj sobie lepiej radzić. Niezły jest, co? Co? Mówię o tym strażniku przy bramie. Orkowie mogą sprawiać wrażenie nieokrzesanych, ale jeśli wiesz, jak z nimi postępować, okazują się całkiem mili. Ach, o tym mówisz. Nauczysz mnie walki? Lepiej walczyć, strzelanie z kuszy, parowanie ciosów tarcz. Mistrz walki wymaga aż 20. Nie jesteś. 19, 5, 10, 15. Ty na styk. Chcę być mistrzem walki mieczem. Zawsze obserwuj przeciwnika. Niektóre ataki można zablokować, a innych nie. Naucz się rozpoznawać te różnice. Dzięki temu będziesz mógł unikać ciosów, a nawet uderzyć przeciwnika, zanim on trafi ciebie. Jejku, dzięki, ale to naprawdę sporo kasy kosztuje. Ja się nie spodziewałam aż takiego rozgardiaszu. Nie przyjdzie z tego nic dobrego. Dobra, lecimy w takim razie do Trellis z powrotem. I teraz powinno być mi chyba trochę przyjemniej jednak walczyć. Znaczy się, nie wiem czy to coś dało, ale może chociaż większe obrażenia. Najgorzej, że tam są aż 3 ogry w środku. I wyciągnięcie ich pojedynczo może nie być takim prostym zadaniem. Dobra, idziesz? Idziesz, idziesz. Dobra, ja bym wolał, żeby on tutaj za mną przyszedł. Chodź. Okej, widzę, że cię zablokuje, tak? To dobrze. To w sumie dobrze. Ale nie wiem jak wy, ale ja już odczułam pewną różnicę, jeżeli chodzi o walkę. Dobra, udało mi się ich wyprowadzić pojedynczo. To jest naprawdę dobre. Chodź. A może tego też tak zblokujemy? Co wy na to? To była naprawdę dobra taktyka. Bo chciałam go trochę inaczej zblokować. Mianowicie... No po prostu inaczej. A tutaj widzę, jest naprawdę ideolo. Pięknie i nowy poziom. Dawaj tą broń. W ogóle jestem bardzo ciekawa, ile ona jest warta. 84 tylko. W ogóle muszę posprzedawać te bronie, które już mi są niepotrzebne, bo znowu kumulujemy sporo w ekwipunku. No a przyda nam się trochę pieniędzy, jak już pójdziemy do tego naszego waka. Okej, ty zostałeś już ostatni. Aj! Już myślałam, że zdążę się do ściany. Dobra, pięknie. O to chodziło. Mamy ciężką skrzynię, a w ciężkiej skrzyni tarcza, czaszki. No właśnie tak bardzo zależało mi na tych ciężkich skrzyniach, bo wiedziałam, że dostaniemy lepszą tutaj właśnie tarczę. Tutaj raczej takie pierdółki. Dobra, wyleczmy się trochę szybciej. Żeby nie tracić czasu. Od razu założymy sobie tarczę. To jest bardzo duży przeskok, jeżeli chodzi o kwestie ochrony. A w ogóle widzę, że mam jakieś nowe amulety. Przed ogniem, przed lodem, do życia. Siła życiowa plus łowieckie. Ochrona przed energią.
Tutaj mamy ten pierścionek, łowieckie domany, pociski, wytrzymałość. Może ochronę przed pociskami sobie weźmiemy. Chociaż w sumie nie strzela do mnie zbyt wiele osób. Ale z drugiej strony wytrzymałości też jakoś bardzo nie potrzebujemy chyba. Z tego co spostrzegłam. No, mamy jeszcze parę zadań do zrobienia. Zaraz pójdziemy na tą farmę. Chociaż tą farmę bym zostawiła na później. Bo ta farma będzie bardzo dobrym wstępem do tego, żeby udać się do Geldern. Te podstępne ogry nie będą już sprawiać kłopotów. Doskonale. Jeden problem z głowy. Oto twoja zapłata. Dzięki. Ale w sumie obiecałam wam, że będę starała się wykonywać te zadania na bieżąco, czyli otrzymamy zadanie, wykonamy zadanie. Piękne tekstury. Dlatego też, skoro tak powiedziałam, to wypadałoby tak zrobić. Tamta druga też pewnie przyleci, tak? Tak. O Boże, drogi. Naprawdę? Okej. Dobra, bo ja tutaj sobie chciałam ziółka pozbierać, zabić parę stworzonek, typu te wilki. A się wchrzaniłam trochę. Ładne obrażenia teraz są i w ogóle dużo płynniej się mieczem porusza. Sporo tutaj tych roślinek. Tu też jest zresztą jeszcze jedna farma. Ale ona będzie dla nas na później do zrobienia, jak będziemy chcieli iść do Nemory. A ja tak sobie myślę, że chyba Nemorę to bym zostawiła na czasy, jak będziemy chcieli iść w stronę przełęczy do Warantu. Dopiero. Czyli jeszcze sporo tego będzie. Szczególnie, że ja nie mam zamiaru się deklarować tutaj przywódcy, że chcę zniszczyć wiadomo co. Dlatego nie będziemy tego raczej za bardzo potrzebować. Tam jest krwiopijca. Nawet dwa. No nie powiem, niepokoi mnie to trochę. Wiecie, co by można było zrobić jeszcze na szybko, zanim wyruszymy? Sprzedać parę przedmiotów, bo a nóż widelec nagle się okaże, że uzbieram 50 tysięcy. Chociaż akurat w to bardzo wątpię. Ale kto wie. Ile ty masz złota? 15 tysięcy. Miecz asasyna sprzedajemy, te rzeczy też. Łuki, nie będę korzystała z tego. Śmierć niewolnika. No ja mam na pewno założony już najlepszy. Najlepszą broń. No 50 tysięcy to ja nie uzbieram. Jak my stoimy? Kusza 140. Dobra, czyli tamte są na sprzedaż. No i dobra, to jest tak. Te tarcze możemy sprzedać. Pancerz ten buntownika też. Medaliony. Tutaj maksymalnie po dwa. Niech będzie. Tutaj jakieś pierdoły też. Młotki. Wow, już mam trzy w ogóle. Może się... Pił mam... Co jest? Jak tak dalej pójdzie, to ja normalnie jak pójdę do Węgardu, to pierwszy raz w życiu będę miała wszystkie rzeczy i nie będę musiała bić niewolników bez sensu. 15 tysięcy. Ja mogę jeszcze posprzedawać też te skóry i to wszystko. Ale na razie nie chciałam tego robić. Chociaż nie powiem za takie zęby. Jest 1400, to jest dużo. Dobra, ale i tak mnie to satysfakcjonuje jak na razie. Przydałoby się dać morom nauczkę. No na razie 50 tysięcy nie mam. Ale myślę, że jest szansa, żebyśmy za niedługo mieli.
Dobra, dobra. Najpierw tutaj zerkniemy, żeby mnie nic w plecy nie pogryzło. Jesteśmy już w sumie na farmie, ale te krwiopijce tak sobie żyć nie mogą, tak. Tak błogo. Naprawdę nie trafiłam? Kocham. Jak nie za wysoko, to zaś za nisko. Dobra, wiecie co? Nie, ja to chrzanie to. Niech sobie tam będą. Mamy do Warantu. I mamy do Geldern? Do Geldern. No i dobrze. Mamy też farmę i tu powinny być chyba jakieś paczuszki z bronią. Nie macie paczek z bronią? Od kiedy? Przecież tutaj zawsze były chyba jakieś paczki. No nieprawdopodobne. Uważaj, bo zatrzesz wszystkie ślady. Co tu się stało? Też bym chciał to wiedzieć. Jeszcze kilka dni temu na farmie wszystko grało. Mieszkało na niej gdzieś ze 4 wieśniaków. Teraz ich tu nie ma, a farma jest kompletnie zdemolowana. Kto mógł to zrobić? Gdybym wiedział, już bym mu siedział na karku. Na zachód stąd jest jaskinia. Widywałem tam różne bestie. Wyglądały na bardzo niebezpieczne. Może to ich sprawka. Torus chce wiedzieć, czemu nie ma żadnych wiadomości z farmy. Nie dziwię się. Jak widzisz, nikogo tu nie ma. Mógłbym zbadać dla ciebie tę podejrzaną jaskinię. Więc zrób to. Pewnie będzie trzeba zabić wszystkie napotkane tam istoty. Nie pozwól się pożreć. Dobrze, dziękuję, że się tak o mnie troszczysz. To się rzadko kiedy zdarza. Cześć, panie jaszczurko, dlaczego ty lewitujesz? Wilcze ziele. No ja pamiętam, że tutaj jest dosyć niespotykany przeciwnik w tych rejonach. Spotkaliśmy go już w Nordmarze. Ale Nordmar a Warant to jest trochę różnica. Szybko! Uda się! O Boże, was są aż 3. Pospieszyłam się trochę, aż za bardzo. Albo i nie. No i pięknie, ej, nie spodziewałam się, że tak dobrze mi pójdzie. To ciekawe. Mam nadzieję, że w miarę widzicie cokolwiek tu. Co to za puchar? Czemu ja nie mogę tego No, dziękuję. Już się zmartwiłam. Przez chwilę pomyślałam, że to ognisty puchar, ale dobrze wiem, gdzie one są, więc... To nie mógł być ognisty puchar. Jakiś pierścionek znalazłam. Popatrzmy. Chyba, że to taki zwykły na sprzedaż? Nie, maksymalna siła życiowa. To szczerze mówiąc, bym wolała chyba w ten sposób. I metalowy kufer. Jakieś wilki warczą mi nad głową. Skóra szablozęba. No, dziwne miejsce jak na szablozęby, to bym musiała akurat przyznać. Nie spodziewałabym się ich w takim rejonie. Jak zapewne zauważyliście... Co ten goblin tu robi? Kiedy tu są gobliny? Jestem zdziwiona. Okej. O, proszę bardzo, jeszcze jeden kuferek. Tu jest właśnie jakaś paczka z bronią. No ja wiedziałam, że tutaj jakieś są. To było dla mnie niemożliwe, że nie ma ani jednej.
W jaskini na zachodzie znalazłem stado tygrysów szablozębnych. Były bardzo niespokojne. Ten bałagan na farmie chyba nie był ich sprawką. Cholera, a już miałem nadzieję, że unikniemy komplikacji. Komplikacji? Co masz na myśli? Ostatnio w lasach na północy widuję gońców leśnych. Nie byłbym zaskoczony, gdyby to oni dokonali tych zniszczeń. Sądzisz, że gońcy mogliby zrobić coś takiego? Nie lekceważ ich. Potrafią się posługiwać bronią. W większej grupie stanowią ogromne zagrożenie. Co mam zrobić? Na czele gońców zwykle stoi druid. Dowiedz się, czy to on kazał zaatakować farmę. Jeśli tak, zabij go. Mhm. To powodzenia serdecznie. Ale no tak, pójdziemy w stronę Geldern. Chociaż tak jak mówię, ja to planowałam zrobić po prostu później. Ale jak już robimy zadanie po zadaniu, no to chodźmy. Nie zbawi nas tutaj zerknąć. Zresztą jakbym się postarała, to byśmy mogli sobie podbiec pod Geldern i zabrać kamień teleportacyjny. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy jest sens to robić. Możemy się tak po prostu przejść i nikomu nic się złego nie stanie. A my i tak przecież do Geldern pójdziemy tak czy siak. Wtedy będę chciała tutaj bardziej zająć się eksploracją tego miejsca, czyli tutaj zabić te zębacze. Chociażby. A tymczasem jakoś bardzo bym się nie przejmowała tym. No proszę bardzo. Mamy nasze zguby. I mają nawet goblińską jagodę na samym wejściu. Może się czegoś dowiemy. Jest tutaj ktoś, kto ma imię? Nie za bardzo, ale jest druid. Cześć, Thorn. Zachowujesz się zbyt głośno. Płoszysz zwierzęta. Nazywam się Thorn. Jestem druidem i wojownikiem Adanosa. A ty nie jesteś taki jak inne. Jak inni. A to masz chyba katar, wiesz? Skąd możesz mnie znać? Nie możesz zaznać spoczynku, podejmujący decyzję. Nie masz ojczyzny, wiem to. Jesteś taki jak ja. Jeśli pozostajesz zbyt długo w jednym miejscu, nie czujesz już, że żyjesz. Jesteś wojownikiem Adanosa? Zobacz, co uczyniły zaślepione chciwością bestie Beliara. Bardzo niewielu ludzi potrafi żyć na wolności, bez strachu. Jestem koszmarem, który spadnie na orków, jeśli ośmielą się zaatakować lasy. A czemu mieliby atakować lasy? Orkowie sądzą, że zniszczyłeś farmę w pobliżu Trellis. I mają całkowitą rację. Ludzie pracujący dla orków, tak jak tamci farmerzy, utrudniają innym życie. Nie mogę stać bezczynnie i patrzeć, jak ludzie pozwalają się zniewalać, byle tylko przedłużyć nieco swą nędzną egzystencję. Lepiej zdechnąć, niż zostać sługusem pomiotu Beliara. Nie spocznę, póki te nasiona zła nie znikną z naszych lasów. No trochę mi się nie podoba to, co ty do mnie mówisz. Naucz mnie walki w stylu druida. Wiem, kim jesteś, podejmujący decyzję. Wiem też, że to nie bogowie ustalają ścieżkę twojego życia. Skąd mam wiedzieć, że nie wykorzystasz mocy kamieni druidów przeciwko nam samym? Opowiedz mi więcej o kamieniach druidów. To święte kamienie Adanosa. Źródło naszego istnienia. Jest ich 6. Tylu też jest ich władców. W każdym z nich żyje moc zwierzęcia. Mój kamień to kamień zębacza. Mi się wydaje, że jest ich trochę więcej w grze niż 6. Bo mamy już ten dzika / rozpruwacza, bo było powiedziane, że to jest dzika, przemieniamy się w rozpruwacza. Jest zębacza, który ma Thorn. Jest runak, który ma bodajże moc cieniostwora chyba. Jest moc lwa i to jest Szakior na warancie. Jest moc wilka i to jest właśnie Bogir z klanu wilka. I jest jeszcze kamień jaszczura, który możemy znaleźć pęknięty w ciele jednego z jaszczurów, bo go połknął, czy tam topielca. No i chyba to są wszystkie, czyli wypadałoby faktycznie, że jest ich 6.
Chociaż mi się kojarzy, że jeszcze jest gdzieś jakiś druid, ale może mi się wydaje. Chyba mi się wydaje. Sprawdź mnie. Udaj się do Geldard i przekonaj tamtejszych ludzi, aby walczyli u twego boku z orkami. Wtedy nauczę cię magii druidów, podejmujący decyzję. Dobra, mamy zadanie w Geldern. Pokaż mi swoje towary. No, to jest kwestia związana z Geldern, to na razie nas to bardzo nie interesuje. Nie wiem, czy nam się opłaca... Opłaca nam się chyba wracać teleportem, a nie biegać. W sumie... To był już Geldern. Torus? Okej. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że nie zabiłam. Bo to jest reputacja dla orków, typowo zabicie tych druidów chyba. Znaczy tego druida plus gońców leśnych. A ja nie potrzebuję reputacji orków kompletnie. Ale chcę tylko sprawdzić, czy mogę im powiedzieć cokolwiek. To druid Thorn zrównał farmę z ziemią i zabił wszystkich wieśniaków. Co za świnia. Podejrzewałem go o to. Dobra robota. Masz tu trochę złota. Mam nadzieję, że zabiłeś Thorna. Nie. Niedobrze. Będę się tym musiał zająć. Masz jakąś wiadomość dla Torusa? Powiedz mu, żeby nie wiązał z tą farmą żadnych nadziei. To miejsce jest spalone. Dobra, dzięki serdeczne. Podoba mi się, że nie dostałam za to żadnej... Bo ja wiem, kary? Nie wiem, cieszę się, że to się tak rozwiązało, że w sumie nikt na to nie zwrócił za dużej uwagi. Że nie dostałam lania, czy czegoś. Że się nie anulowało żadne zadanie, bo to jest też jakaś taka przyjemna rzecz. Nie powiem. Farma na zachodzie została zniszczona. Nikt nie przeżył. Wiedziałem. Mogę tylko mieć nadzieję, że to odosobniony przypadek. W przeciwnym wypadku będziemy uzależnieni od karawana. To byłoby dla Trellis bardzo kosztowne rozwiązanie. Oto twoja zapłata. 200 sztuk. Ja już w sumie teraz mogę porozmawiać z... Wakiem? A w ogóle ty. Ja ci zadania nie oddałam. Znalazłem Avogadro. Doskonale. Teraz doprowadź go z powrotem do jego laboratorium. Znalazłem go na jednej z farm. To miło. Avogadro znów pracuje w twoim laboratorium. I dobrze. Jeśli znowu zwieje, sam go zabiję. Doskonale, Mora. To okazuje się, że jesteś całkiem przydatna. No i pięknie. Dzisiaj chciałabym zrobić trochę krótszy odcinek, dlatego nie wiem, czy będziemy tak bardzo wylewni. Mogę teraz porozmawiać z Wakiem? Dobra z ciebie, Mora. Możesz się z nim zobaczyć. Nie wiem, po co ja się pytam tego znudzonego... Ale po prostu tak jakoś. Mory nie mają honoru. Stać! Ani kroku dalej! Zawsze to powtarzasz. Puść mnie. No dobra, na co ale zachowuj się odpowiednio. Musimy to przemyśleć. Nie będę tego tolerować. Dobra. Solidny metalowy kufer. Masz paczkę z bronią. Zamknij jadaczkę. Za tronem nic. O, kolejna. Doskonale wiesz, skąd biorą się. Szczerze mówiąc, ja tych paczek mam tyle, że mogłabym na spokojnie zrobić zadanie dla orków. To wola Kana, więc tak być musi. Ale nie chcę tego robić. Tak mi się przypomniało, że w Węgardzie się przyda 20 paczek z bronią. Czemu przeszkadzasz mi w czasie narady wojennej? Gadaj! Narady? Narady wojennej? Przecież wojna już się skończyła. Zakichany mędrek. Was, ludzi, już okiełznaliśmy. Nie spodziewamy się z waszej strony poważniejszego zagrożenia. Mimo to, nadal muszę zajmować się kwestią równowagi sił w tym regionie. Któż mógłby rzucić wyzwanie potędze orków? Nic nie mówiłem o wyzwaniach. Mówiłem o równowadze sił. Asasyni to nasi sojusznicy. Pozwalają nam prowadzić wykopaliska na swojej pustyni. Ponadto dają nam swobodny dostęp do swych miast.
W zamian otrzymują mnóstwo złota. Ktoś musi jednak dbać o to, aby zbytnio nie urośli w siłę. To właśnie moje zadanie. Opowiedz mi jeszcze o waszym sojuszu z asasynami. Asasyni bardzo nam pomogli w czasie wojny z Morami. Zajęli się tą krainą, którą rzadko odwiedzają orkowie. Pustynią. Modlimy się przy tym do tego samego boga, Beliara. Zawiązanie z nimi sojuszu było strategiczną decyzją. Przygotowujesz się na wojnę z asasynami? Siedzimy na skraju pustyni. Jeśli asasyni wyślą armię do krain centralnych, to będę pierwszą osobą, która się o tym dowie. Gdyby jednak ten zamek padł, nic nie powstrzyma asasynów przed wkroczeniem do krain centralnych. A tego wolałbym uniknąć. Zaraz się zapytamy jeszcze o inne rzeczy. No i tak, to prawda, ogólnie rzecz biorąc, Trellis w Zmierzchu Bogów jest jakby nieodbite właśnie, chyba ze względu na to. Jak idą wykopaliska? Kopiemy jak szaleni na całym świecie w poszukiwaniu boskich artefaktów. Nasze wysiłki nie przyniosły jednak efektów, jak się spodziewaliśmy. Jedynie Beliar wie, czy amulet ze wschodniej świątyni to naprawdę boski artefakt. No my już tam byliśmy i chcemy tego artefaktu. Chcę twojego boskiego artefaktu. A czemuż miałbym ci go dać? Dla ciebie jest bezwartościowy. Bzdura. Mam inne problemy, Mora. Wciąż nie mam dość złota, aby dotrzymać umowy z asasynami. Ten rzezimieszek Kabir od wielu dni czeka na moją odpowiedź. Jak myślisz, co się wydarzy, jeśli wkrótce nie dostanie swego przeklętego złota? Dostarczę ci złoto dla asasynów. Chcesz mi przynieść całe złoto? Naprawdę? Chodzi o 50 000 złotych monet. To nie są jakieś drobne. Wiem, bzdurniu. Ale dobrze. Jeśli faktycznie ci się powiedzie, znowu pomówimy o tym artefakcie. Zobaczę, co się da zrobić. Skąd wziąć złoto dla asasynów? Najlepiej odwiedzić okolicznych farmerów i zażądać od nich czynszu. Idź do świątyni i zażądaj wydania wszystkiego, co tam odkryli. Resztę złota będziesz musiał zdobyć w inny sposób. Nie obchodzi mnie jak, byle szybko. Rozumiem. Tak, czyli większość oczywiście. Spytajmy jeszcze o to, co z buntownikami. Co z buntownikami? Tak, wciąż istnieją. A ty mi tu gadasz o zakończonych wojnach. Buntownicy napadają na farmy, blokują przejścia na pustynię i okradają nas przy każdej okazji. Podobno mają na zachodzie duży obóz. Nazywają go Nemoru. Chciałbym zniszczyć tę Nemorę. Ale na razie mam na głowie inne sprawy. Jak zresztą doskonale wiesz. Hojnie wynagrodzę każdego, kto zdoła zniszczyć ten obóz. O ile będzie... Dobra, dał mi to zadanie, dlatego ja go nie chcę, więc się wczytam i nie będziemy gadać w ogóle na ten temat. Tak sądziłam, że pewnie dostanę z automatu, mimo że nie chciałam. Dobra. No w Trellis zostało nam w teorii dać 50 000. Boski artefakt z Trellis. No tutaj też chyba będziemy mieli waka. A czy ja mogę iść do Kabira z nim o tym pogadać? Nie. On ma kamienną tabliczkę. Ja sprzedałam bełty przez przypadek, czy już po prostu nie mam bełtów? Czy mi się kończą? Kurczę, nie wiem. Właśnie jeden do Goty i do Ardei możemy sprzedać. To są takie pierdoły w sumie. Kłysza bluzęba. No, zbieranie gotówki będzie dosyć trudną rzeczą. Chociaż prawda jest taka, że przyjdzie na to wszystko czas w swoim czasie. Jakkolwiek dziwnie maślanie to nie brzmi. Duży oręż. Na razie mnie nikt tego nie nauczy. Mamy 200 siły. Parowanie ciosów tarczą musimy uzbierać i tutaj będę chciała rozwijać kwestię tego. Na mistrzostwo w strzelectwie.
Moi drodzy, wydaje mi się, że możemy zakończyć już dzisiaj ten odcinek. Tak jak powiedziałam, chciałabym, żeby on był krótszy, bo nagrywam to o takiej godzinie, o jakiej nagrywam. Sami zresztą zobaczycie, jest chyba godzina... Jest prawie 22, a ten film się musi jeszcze wyrenderować i chciałabym go na spokojnie wrzucić, żebyście go mieli jutro na rano. Więc w kolejnym odcinku pójdziemy jeszcze na te okoliczne dwie farmy, bo są tutaj dwie. Jest jedna w okolicach Nemory i tam możemy zdobyć trochę pieniędzy. I jest ta farma, na której byliśmy po Avogadro i tam też jest jedno zadanie. Łącznie z tym, że możemy tam znaleźć ciężką skrzynię i to też bardzo bym chciała zrobić. I mam nadzieję, że uda nam się uzbierać te 50 tysięcy za całkiem niedługo. I myślę, że jak tak dalej pójdzie, to się po prostu wybierzemy do Geldern. Szczególnie, że mamy tutaj dwa zadania. Hełm pierwszego paladyna by się przydał. I chciałabym też nadrobić pewne zaległości, mianowicie, żeby zarobić trochę pieniędzy, to też możemy udać się na bandytów, którzy są między Monterą a właśnie Cape Dan, czyli tam, gdzie od farmy Dominika się idzie tą krótszą drogą, bo tam jest tego też sporo do pokonania i tam będzie bardzo sporo broni chociażby. I też zastanawiam się, czy nie posprzedawać trochę rzeczy związanych tutaj z jedzeniem, bo na przykład prawda jest taka, że tych mikstur, przemiany, no to ja nie będę praktycznie używać. Kwestie wina też mnie to raczej nie będzie obchodzić, bo nie idziemy w maga, więc wino jest mi niepotrzebne. Mleko jest też niepotrzebne, możemy sprzedać. Mikstury many, no szczerze mówiąc, mogą się przydać. Ale na przykład tak samo mikstury wytrzymałości sprzedała, bo mamy wódki sporo i będziemy mieli też jeszcze więcej. To są takie pierdółki, ale prawda jest taka, że jakbyśmy to wszystko posprzedawali, to nagle by się okazało, że mamy naprawdę sporo kasy. Czy te żabie korzenie. One są potrzebne też do jakichś tam miksturek, których raczej nie planuję robić. Chociaż planuję iść delikatnie w tą alchemię. Nadpiszemy się tutaj na sejwie, żeby już być w okolicy. I co, no dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!